Witam wszystkich w nagraniu w ramach projektu Break Your Limits. Nazywam się Bartosz Orzewski, a moim gościem jest dzisiaj Daniel Siwiec. Cześć, witam. Daniel jest inwestorem, deweloperem i od ponad 10 lat praktykiem rynku nieruchomości. Zrobił ponad 200 flipów, z czego między innymi prowadzi swoje warsztaty. Jest też autorem 3 książek i wszystko to zrobił nie to, że bez studiów, ale zupełnie w kierunku innym niż to, co studiował. Daniel, na samym początku, na tyle, na ile cię znam, przyszedłeś od zera do milionera. I dlaczego postanowiłeś robić to akurat na rynku nieruchomości? Dlaczego nie coś innego? Ja jak myślałem nad swoim biznesem, to pamiętam od dziecka zawsze chciałem mieć biznes. Zawsze chciałem robić coś, co daje wolność, pieniądze, bo jako dziecko tych pieniędzy nie miałem. I nie mówię o tym, że może głodowałem jakoś specjalnie, ale no, wychowałem się w biednej rodzinie i miałem duży niedostatek, można powiedzieć, tego, co mieli inni moi rówieśnicy. Więc miałem taki głód, a wiedziałem, zawsze wiedziałem o tym, że biznes może dać pieniądze, dać taką wolność, niezależność. I jako młody chłopak zastanawiałem się, jaki biznes mogę zrobić. Miałem wiele pomysłów, chciałem otworzyć żabkę. No, nie udało mi się tej żabki otworzyć, bo nie dostałem dotacji z Urzędu Pracy, która miała mnie wesprzeć w tym biznesie i cieszę się bardzo i dobrze, że tego nie zrobiłem. I szukałem wtedy branży, która będzie jakby taka najbardziej intratna, bo skoro jeszcze nic nie umiem, a mam tylko chęci, to pomyślałem sobie, że wybiorę taką branżę, która będzie mi pasowała, to jest raz, ale dwa, że która da mi duże możliwości, da mi, będzie taka kaloryczna, taka tłusta, taka tam, gdzie będą ludzie, którzy mają pieniądze i tam, gdzie będzie można po prostu się odnaleźć i te pieniądze zarabiać. Więc skoro byłem człowiekiem z czystą kartą, to pomyślałem sobie, że wybiorę taką najlepszą branżę. I tak jak się zacząłem orientować, to właśnie nieruchomości są taką branżą, która jest taka tłusta, bym powiedział, ale z drugiej strony no jest taka mentalna duża bariera wejścia w ten biznes. I ja, żeby wejść w ten biznes, musiałem się z tymi mentalnymi różnymi problemami zmierzyć sam ze sobą. Okej. Czyli puentując, wybrałeś nieruchomości, bo wtedy, kiedy szukałeś, wydawało ci się to być najlepszą opcją, jaką mogłeś wybrać, tak? Tak, taką najlepszą, taką przyszłościową, taką, która jakby rodzi za sobą duże możliwości, a to, no, to nie było sprzedawanie, nie wiem, jakichś zapałek, tak, na targu, gdzie te pieniądze były wtedy no, adekwatnie no, mniejsze, więc ja wybrałem sobie coś z grubszej półki, bo wiedziałem, że skoro jeszcze nic nie potrafię, to lepiej wejść w coś, co jest z góry jakby takie dochodowe. Okej, dobra. Cieszę się, że powiedziałeś, że to była wtedy bardzo dobra branża, bo to się fajnie mojego kolejnego pytania tyczy. Otóż nieruchomości od wielu lat są popularne i to bardzo popularne. Masa osób w to wchodzi, a jest takie powiedzenie, że jeżeli taksówkarz mówi ci, że warto w coś zainwestować, to najwyższa pora z tego uciekać. Teraz pytanie, czy to nie jest tak, że ten złoty okres dla nieruchomości był te 10-15 lat temu, a osoby, które wchodzą teraz, nie mają już takich szans i że tak naprawdę ten boom na nieruchomości, okej, dalej jest, ale zarabiać będą i tak, i tak tylko ci, którzy weszli w to 10-15 lat temu, a reszta będzie coś tam, jakieś grosze dostawać. Okej, no ja tak nie uważam, bo czy branża nieruchomości była wcześniej dobra, 20 lat temu, 30 lat temu, 50 lat temu, 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, tak, była zawsze dobra. I teraz trzeba się zapytać, czy ten taksówkarz, który mówi o tym, żeby inwestować w nieruchomości, i mówi, że inwestuje, to on tylko mówi, czy on inwestuje? Bo jakby nie każdy, kto mówi, to robi. Teraz, czy ja zarobiłem dzięki temu, że nieruchomości rosną na wartości ostatnie 10 lat? Nie. To nie jest powodem tego, że ja stworzyłem swój biznes, kapitał i to, że działam na tym rynku, nie jest totalnie to, że jakby kupiłem coś i nagle to wybuchło i stałem się miliarderem. Czyli na przykład kupiłem sobie przypadkowo 100 bitcoinów za 100 zł i nagle jestem multimilionerem. Nie, to tak nie zadziałało. Myślę, że troszkę źle zrozumiałeś moje pytanie. Sama wzrost nieruchomości, cen nieruchomości czy spadek, to nie o to mi chodzi. Raczej chodzi mi o to, że teraz jest masa ludzi, którzy postanawiają na przykład wejść we flipy. Jak sobie wejdziesz do dowolnego bloku mieszkalnego, to zobaczysz, że tam do każdej skrzynki są poupychane takie ręcznie pisane ulotki w stylu Kasia i Adam, młode małżeństwo, kupią za gotówkę. Tak. Ta konkurencja nie jest za ostra. I no właśnie, to jest jakby drugi aspekt tego. Ja uważam, że nie jest za ostra. I teraz jak ja otwierałem biuro nieruchomości 10 lat temu, to mi mówili wszyscy, no Daniel, jest 50 biur nieruchomości w Lublinie, po co 51, tak?
ja zawsze wiedziałem, że jak chcesz się przebić, to musisz po prostu robić lepszej jakości usługi niż inni. I tak naprawdę jesteś w stanie tych ostatnich, którzy się utrzymują, wyprzedzić, tak? Już nie mówiąc o tym, żeby być pierwszym, żeby być najlepszym. I dzisiaj w Lublinie jest 100 biur nieruchomości i moje jest 101 i po 10 latach dalej to biuro istnieje, dalej to biuro funkcjonuje. Oczywiście ja nie jestem jego właścicielem, bo sprzedałem tą firmę i ona od kiedyś ją sprzedałem się rozwinęła dwukrotnie, także naprawdę fajnie to działa. I wtedy też mi wszyscy mówili, że nic się nie da. Tak, dzisiaj jest, może być trochę jeszcze ciaśniej, ale kwestia perspektywy, bo ja mimo tego, że szkolę osoby z flipów, to cały czas to robię, po prostu ja uważam, żeby być cały czas coraz lepszym, wymyślać nowe sposoby, nowe patenty, żeby cały czas być na rynku. To nie jest kwestia tego, że raz się czegoś nauczyłem, jakiś zawód, na przykład ślusarz i całe życie będę robił to samo identycznie. Nie. Tu trzeba cały czas szukać możliwości, szukać różnych patentów, dróg jakby i rozwiązań innych. I ja uważam, że jakby nawet najbardziej lepiej wejść w branżę, która jest konkurencyjna, gdzie są pieniądze, niż wchodzić w branżę, która tak naprawdę wymyślać, być pionierem i wymyślać branżę od nowa, bo może być tak, że poświęcisz czemuś całe życie i dopiero pośmiertnie to zacznie działać, tak? I tak naprawdę z tego nie skorzystasz. I to jest takie, tak jak mówię zawsze początkującym deweloperom, że czasami lepiej wybudować coś między deweloperami, znaleźć plombę, takie miejsce pomiędzy, taką lukę, po prostu działkę pustą i budować w dużej konkurencji, bo wtedy jest dużo większa szansa na sukces, bo tam po prostu to żre, niż wykorzystywać potencjał, który jest, jakaś działka podmiejska, często jakaś spadkowa po rodzicach, po dziadkach, bo ją mamy już po prostu, tak? Więc ja uważam, że konkurencja jest, ona jest duża, ale jak widzę po swoich absolwentach, wcale nie zawsze trzeba być jakimś orłem biznesu z doświadczeniem, żeby sobie poradzić i wejść w to. Okej, okay, dobra. Czyli puentując, z tego co zrozumiałem, przyznaję, że konkurencja jest dużo większa niż wtedy, kiedy zaczynałeś, ale wciąż myślisz, że warto w to wchodzić, że jest tam opcja do tego, żeby zarabiać, po prostu trzeba być lepszym od konkurencji. Tak, widzę cały czas, że wchodzą ludzie i to nie wchodzą jakieś zawsze jakieś rekiny biznesu, którzy, nie wiem, ktoś tam ma 20 lat biznes i teraz się przebranżawia, takie osoby też są, ale są osoby, które totalnie po studiach, mam takiego absolwenta 22 lata, który po prostu nie robił nic wcześniej, wszedł w to i kupił pierwsze mieszkanie, tak, mimo tego, że jeszcze się na niczym nie znał wcześniej, także dało się. A właśnie prawo kupowania mieszkania, bo nieruchomości jednak kojarzą się czymś, co jest dobrem bardzo drogim i pytanie, czy do wejścia w ten rynek nieruchomości trzeba mieć pieniądze, jak tak to ile, żeby w ogóle można było o czymś takim myśleć? Mm-hmm. No jak wszedłem w nieruchomości, ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest taki biznes, w którym on jest taki dużo kapitałowy, w sensie jest duży kapitał używany, ale można to robić bez pieniędzy. I nie do końca się dowiedziałem wtedy jak, natomiast jest wiele dróg i wiele ścieżek, bo wyobraź sobie sytuację, w której to ty masz dobrego deala, po prostu go wyszukałeś, wynalazłeś, jesteś w stanie, potrafisz to obliczyć, czyli to nie, wyszukanie to nie jest jakaś umiejętność, którą trzeba, do której trzeba mieć kapitał. Policzenie to też nie jest coś, co trzeba mieć kapitał. Jedynie co musisz to znaleźć, dobrze opakować i znaleźć takiego inwestora jak ja, który po prostu to sfinansuje. Mhm. I oczywiście z bankiem będzie ciężej, tak, jak nie masz zdolności, ale taki inwestor jak ja, jak dostanie gotowca, gotowe obliczenia, to generalnie szybko podejmie decyzję, czy na tym zarobi, czy nie. Więc okay, pieniądze są tylko i wyłącznie ograniczeniem mentalnym, a niekoniecznie prawdziwym i fizycznym. Okej, okay, to tak się dopytam, czyli mówisz mi, że gdybym ja powiedzmy za 2 tygodnie do ciebie zadzwonił, powiedział Daniel, swoje znalazłem fajne mieszkanie, taki jest kosztorys, myślę, że możemy zrobić tyle i tyle, to jesteś gotów powiedzieć, sprawdzić to wszystko, sprawdzić, czy to, co mówi, ma sens i powiedzieć, okej, Bartek, wchodzę w to, a dzielimy się 50-50? Tak. Tak, ja jakby na tym polega mój fundusz, że ja stworzyłem fundusz, może między innymi pod moich absolwentów, oni w całej Polsce szukają okazji, a ja właśnie finansuję tylko okazje absolwentów, czyli oni znają mój system, znają mój schemat działania i wtedy dzwonią do mnie i wysyłają według konkretnych wytycznych schematu obliczenia, według naszych standardów, ja wtedy decyduję w ciągu doby. Ja finansuję wtedy takiego flipa i taki absolwent nie musi mieć wtedy kapitału, byle miał dobry deal. A żeby dobry deal, trzeba mieć czas, energię poświęcić i po prostu przepracować to wszystko, a nie mieć do tego pieniądze.
I trochę know-how. No, to no i know-how, tak, ale to już są osoby po know-how, także. Już absolwenci, więc know-how tak, już mają. I to najlepsze, bo twoje bezpośrednio, wiesz co oni tam szukają. Tak. Okej, to przyznam, że ty mnie troszkę zadziwiłeś, realnie wchodzi na to, że można wchodzić w ten rynek bez kapitału. A powiedz w takim razie, co konkretnie jest potrzebne, żeby zacząć zarabiać na tych nieruchomościach? Czy to jest tylko kwestia tego know-how, czasu i chęci, czy jest coś jeszcze, co powinniśmy mieć? Przede wszystkim trzeba być ukierunkowanym tak jakby na to, żeby to robić, bo ja byłem strasznie napalony na nieruchomości. Jak tylko słyszałem w telewizji, że jakieś słowo nieruchomości albo pochodne od tego, to po prostu się zrywałem do biegu i słuchałem. Byłem strasznie na te nieruchomości napalony. O tym nie mówiłem nigdy nikomu na żadnym wywiadzie, że ja po prostu byłem tak sfokusowany, że po prostu potrafiłem wybiec z drugiego pokoju, jak tylko słyszałem, że ktoś o czymś rozmawia, żeby tylko i wyłącznie chłonąć wszystko, co się tylko rusza na temat nieruchomości. I co trzeba, to w tym biznesie widzę, obserwuję, że są różne osoby, tak? I te mniej zdolne, i te bardziej zdolne, i te zamożniejsze, i te niezamożniejsze, i te doświadczone, i te niedoświadczone. I teraz nieruchomości dają jakby szereg możliwości, szereg zawodów, które można w nich wykonywać. Można być i pośrednikiem, i zarządcą, i inwestorem, i fliperem, i deweloperem. I teraz tak jak ja uważam, że żeby być fliperem, może być każda osoba, która tam jest pełnoletnia i jest w stanie w to wejść, i jeżeli jest w miarę rozgarnięta, tak, i czasami mówię nawet taki przykład, że wystarczy inteligencja Forresta Gumpa, żeby to zrobić. Po prostu. Że to jest dosyć proste, ale nie jest tanie. Czyli trzeba poświęcić na to czas. To nie jest tak, że ktoś sobie, ja mu dam stronę internetową, on sobie będzie siedział w domu i klikał i szukał okazji. Nie. Trzeba po prostu poświęcić czas, energię na to, żeby chodzić, rozmawiać z ludźmi, szukać tej okazji realnie na nieruchomości, a nie tak naprawdę gdzieś tam przy komputerze i to jest takie klik, klik, klik i już jest okazja. Tak. Nie, no trzeba po prostu czas poświęcić. Jak się czas poświęci, energię, to będą rezultaty. Okej, okay, dobra. A ty bardzo dużo i w naszym dzisiejszym wywiadzie i we wszystkich innych mówisz o flipach. Z tego co wiem, jest to jeden z filarów twojego biznesu. Z czego to wynika, że akurat na tym się tak dużo skupiasz? No, na tym się skupiam w wywiadach, bo to też mnie bardziej ludzi interesuje, bo poza flipami ja jeszcze jestem deweloperem, buduję od zera, skupuję działki, buduję domy czy mieszkania. Także to jest jakby kolejna moja warstwa inwestycji. To są takie flipy i deweloperka, to są takie dwa moje najważniejsze krajowe biznesy. Poza tym jeszcze inwestuję w startupy. Mam jakby dwie aplikacje, w które zainwestowałem czy stworzyłem. Jedna to jest taka porównywarka części samochodowych, a druga to jest właśnie aplikacja dla inwestorów, głównie moich absolwentów, która wyszukuje im okazję, czyli wysyła im powiadomienia, jak się coś się tylko pojawi w internecie, to my mamy taką aplikację, że wysyła nam powiadomienie i możemy od razu zadzwonić i jechać, ale też i taką mam aplikację, która wycenia nieruchomość, która pokazuje ceny z aktów notarialnych, transakcji, które były wcześniej, czyli wiem dokładnie, po ile twój sąsiad mieszkanie sprzedał, nieważne co ci mówi, ja mam jego cenę z aktu notarialnego, tak? Więc jakby widzę, mam podgląd do danych, które są w pewnym sensie trochę niejawne i pokazuję to po to, żeby jak ktoś wchodzi na dany rynek, żeby wiedział, po ile co jest, ile co kosztuje, bo to ile ludzie mówią albo ile chcą, to jest w ogóle często fikcja. A my się bazujemy na kilku modelach analizy i liczenia całkowitego wartości nieruchomości w danym mieście. Ja na przykład jak wchodzę w innym mieście, to też mam narzędzia ogólnopolskie i też tak samo jak uczę tego ludzi, tak samo sam to robię z funduszu, czyli ktoś mi zgłasza nieruchomość w Szczecinie, gdzie to jest praktycznie no daleko, bo bardzo daleko ode mnie i ja tego rynku totalnie nie znam, ale ja mam narzędzia do tego, też które stworzyłem, żeby badać ten rynek i żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest drogie, co jest tanie. Okej. To tak, to co mówisz brzmi trochę zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, bo mówisz, że dajesz know-how, mówisz, że dajesz narzędzia, żeby sprawdzić co i jak, mówisz, że dajesz powiadomienie swoim absolwentom, jak okazja się pojawi, mówisz, że jak oni pojadą, zweryfikują okazję, dajesz kasę, to tak naprawdę, co tak naprawdę taki absolwent ma robić w tym wszystkim, skoro ty mu wszystko dajesz? Zapierdzielać po prostu, zapierdzielać, coś czego ja nie zrobię, tak, za niego, on musi zapierdzielać, czyli trzeba być na tym nieruchomości, rozwiązać pewne problemy, załatwić dokumenty, po prostu być, robić i działać, ja się nie rozdwoję. Po prostu, ja mam pieniądze, które mogę mnożyć, ja mam wiedzę, którą mogę się dzielić, ja mam narzędzia, które mogę udostępnić, ale moja atencja i moja praca jest niepodzielna, tak? Ja mogę tylko delegować, więc ja w pewnym sensie, to jest mój sposób na rozwój, skalowanie mojego biznesu flipowego. Okej, okay, dobra.
No, zapierdzielanie też nie jest takie Tak. atrakcyjne dla każdego, więc jednak Nie, jakiś ale haczyk tam jest. no jakiś haczyk tam jest, ale no to trzeba po prostu. No bez tego ja tutaj nie mówię nikomu, że będziesz klikał 10 minut dziennie i będziesz milionerem, tak? Po prostu trzeba od rana do nocy. Im dłużej się pracuje, tym się pracuje lżej, jeżeli ktoś jest mądry, tak? I potrafi to delegować. Ja pracuję długo, ale jestem coraz bardziej efektywniejszy w tym, co robię. Mam wiele biznesów, już nawet takich, których nie mówiłem, ale to są moje takie główne, korowe. Też robię szkolenia, tak jak wspomniałeś na początku, i to też zajmuje mi tam jeden weekend w miesiącu, tak? Więc można powiedzieć, że... Ale trzymamy się na razie tej kwestii nieruchomości. Interesuje mnie jedna rzecz, bo ty postawiłeś sobie bardzo fajną infrastrukturę biznesową, jeżeli chodzi o te nieruchomości. Myślę, że ten pomysł z tym, żeby tych swoich absolwentów w ten sposób wykorzystywać, jest po prostu genialny. Natomiast co byś zrobił, gdybyś tego wszystkiego nie miał i chciał zacząć teraz? Nie masz kasy, wiesz, że chcesz nie robić nieruchomości, nie masz znajomości. Co robisz, żeby sobie w tym, na tym rynku poradzić? Po pierwsze, musisz uwierzyć w taką jedną ideę, że jak jest okazja, to znajdą się pieniądze. Bo ludzie mówią, nie mam pieniędzy, więc nie szukam. A jak nie szukasz, to pieniędzy nie znajdziesz. To jest tak, ktoś by mówił, że dobra, no to trochę schudnę, to wtedy się zacznę odchudzać. Więc jak, nigdy się nie zaczniesz odchudzać, bo nigdy sam nie schudniesz, tak? I to jest podobnie. I trzeba zacząć od tego, żeby znaleźć okazję. Żeby szukać okazji i wtedy dopiero szukać pieniędzy. Bo nikt nie wyłoży na hipotetyczną okazję, hipotetycznych pieniędzy w hipotetycznym czasie i tak dalej, tak? Czyli jakby... Trzeba uwierzyć, to jestem tego pewny, że jak masz deala, to pieniądze, czy ode mnie, czy jest setki innych dróg, tak? Naprawdę, setki innych dróg, żeby znaleźć pieniądze. Bo to, że ktoś mi odda połowę zysku, to nie jest wcale najtańszy pieniądz. Bo są inni absolwenci moi, którzy na przykład na naszej zamkniętej grupie dają pieniądze na przykład taniej. Czyli dają komuś na procent, dają komuś na mniejszy udział w zysku niż ja. Tak? Mają mniejsze wymagania restrykcji niż ja, tak? Bo ja mam sztywno, ja swoich pieniędzy pilnuję, mam swoje know-how, żeby one były gwarantowane zawsze. A niektórzy po prostu podchodzą do tego bardziej po prostu tak na luzie i jakby te pieniądze są bardziej dostępne, wtedy tańsze. Okay. I ja jak zaczynałem, to totalnie tego nie wiedziałem, totalnie nie miałem pojęcia, że tak jest. Nie rozważałem w ogóle opcji inwestora, więc ja jak szukałem swojego pierwszego mieszkania, to moim jedynym pomysłem na to będzie to, żeby znaleźć okazję, deal poniżej rynku totalnie, zaklepać go umową przedstępną, czyli zabezpieczyć to kontraktem i dać sobie pół roku na z właścicielem dogadać, żebym miał pół roku na sfinalizowanie tej transakcji, czyli miałem 6 miesięcy na to, żeby albo znaleźć inwestora, albo, ale to wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, że można, ale szukałem klienta, który kupi to mieszkanie ode mnie drożej niż ja zakontraktowałem. Mhm. Czyli przejmie ode mnie tą umowę, wejdzie w prawo i obowiązki tej umowy, albo ja to kupię i dopiero wtedy mu sprzedam. Mhm, jasne, dobra. A powiedz, czy żeby wejść na rynek nieruchomości potrzebne jest jakieś doświadczenie albo prywatnie remontowe, albo być agentem nieruchomości, żeby to dobrze wycenić? Nie trzeba. A wręcz przeciwnie, no, jak ktoś jest agentem, to czasami po prostu patrzy tylko i wyłącznie przez swój filtr agenta. I taki filtr agenta ma całkowicie inne cele, inne postrzeganie rynku. Często agenci widzą okazje, ale bardzo często ich nie widzą. Czyli niektórzy agenci pracują po 5-10 lat i mówią, ja nigdy nie widziałem okazji na flipa. To nie, ten biznes nie istnieje, jego nie ma. No bo fliperzy działają poniżej radarów. Nikt się nie chwali agentowi, po ile kupił i tak dalej, i na tym zarobił. Więc jakby ten biznes często działa poniżej radarów i jakby sam ja prowadziłem agencję, przeszkoliłem, nie wiem, może około 100 agentów w życiu, tak? I pracowałem z nimi i jakby trzymałem ich z daleka od biznesu flipów, żeby ta wiedza i te kanały moje szukania okazji nie wyciekały. Można powiedzieć, nie tak trochę wyciekło, ale dopiero jak się o tym dowiedziałem, dopiero mocno rozdzieliłem te dwa biznesy, żeby one ze sobą nie korespondowały, tylko i wyłącznie jak już mamy mieszkanie przygotowane, to agencja je brała, ale bez informacji za ile poszło, za ile zostało kupione, za ile zostało wyremontowane i tak dalej. I jak zostało znalezione, czy jak zostało wynegocjowane. Jasne. Dobra, to powiedz, porozmawialiśmy sobie o tym, co zrobić, jeżeli nie mamy w ogóle kapitału, jaką ścieżką można tutaj iść, a zakładając, że mamy jakiś kapitał, powiedzmy 100-200 tysięcy, czy powinniśmy robić to samo, co ty mówiłeś, czy jednak są jakieś inne ścieżki, którymi taka osoba powinna iść? Nie, to jest dokładnie to samo, tak? Zacząć od okazji, zacząć od szukania, nauczenia się szukać okazji, liczyć te okazje, szukać je i wtedy po prostu, czy masz swoje pieniądze, czy nie masz swoich pieniędzy, to nie ma znaczenia. Ja jakbym nie uwierzył w ten mit, że można robić biznes nieruchomościowy bez pieniędzy, to dalej bym tkwił na etacie i dalej bym siedział pewnie i spłaciłbym może 10% swojej hipoteki.
wiem, tak naprawdę, którą wtedy bym wziął jako osoba pracująca normalnie, tak? I dzisiaj bym żałował, albo nawet nie wiedział, że można dojść tak daleko. Gdybyś dostał tę pracę, którą której nie dostałeś. Gdybym dostał kiedyś tą pracę, którą nie dostałem, bo jak już wchodziłem w ten biznes, to miałem taką sytuację, że już się poddawałem, bo się kończyły moje oszczędności i już tam wszyscy mówili, no pokaż, jaki jesteś inwestor, jeszcze nic nie kupiłeś, a już mija prawie rok, a ja tak no już zacząłem wątpić w to, bo wszyscy mi dookoła mówili, no jak ci mówili, wiesz, 10 osób, że jesteś pijany, to może warto się badać, nie? I widziałem, że to nie jest takie proste, jak mi się wydawało. No ale jakby już nawet szukałem pracy, mówiłem, dobra, no to zrobię, może pójdę do pracy, bo się kończą pieniądze, ale nie chciałem pracy gorszej, chciałem tylko lepszą, dlatego też już byłem na rozmowie w dwóch firmach, doszedłem do ostatniego etapu, gdzie byłem jedną z dwóch osób i na szczęście przyjęli tą inną osobę, nie przyjęli mnie, bo ta sytuacja by mnie zmiotła z drogi nieruchomościowej i zaprowadziła na inną drogę, być może bym do niej kiedyś wrócił, ale nie mam pewności. Więc taka porażka pod tytułem nie przyjmuję pana była dla mnie zbawienna wtedy. No, gdyby wtedy cię przyjęli, to zamiast Daniela Siwca, eksperta od nieruchomości, mielibyśmy Daniela Siwca, eksperta od bycia tatowcem. Tak. No, dobrze. Chcesz jeszcze dopowiedzieć? Nie, już nie, dzięki. Dobra. Czyli takie ostatnie, jedno z ostatnich pytań, które do ciebie mam, bo jedna noga tego, co robisz, to są flipy, a druga to jest deweloperka. Teraz powiedz, czy ta deweloperka to jest, czyli budowanie nieruchomości od zera, to jest coś, co twoim zdaniem jest naturalną konsekwencją wejścia w nieruchomości, czy to jest raczej coś, co nie każdy chce robić, nie każdy powinien w ogóle o tym myśleć? Myślę, że to jest coś na kolejny etap, czyli to jest opcjonalne, ale to nie jest tak, że każdy flipper powinien to robić, bo flipy są takim biznesem, który możesz zacząć w wieku 20 lat, a robić go do emerytury aż do śmierci praktycznie, tak? Chyba, że ci się znudzi. To wtedy po prostu robisz co innego, ale to jest taki biznes, który jakby jest dla młodego, średniego wieku osoby i osoby starszej też. A deweloperka? Uważam, że to jest biznes dla ludzi, którzy już coś w życiu przeszli, albo mają doświadczenia na etacie, ale być może w zarządzaniu projektami, mieli jakichś ludzi pod sobą, mieli jakąś odpowiedzialność pewną, mieli jakiś projekt ze sobą, czyli mieli coś więcej niż zwykła praca na etacie młodej osoby, czyli mieli wymagające stanowisko i to ich w pewnym sensie nauczyło trochę życia, biznesu, bycia jakby w jakiejś strukturze prawnej, czyli już mają jakąś wiedzę podstawową, którą mogą wykorzystać, albo mają jakiś biznes, który działał, mają jakieś sukcesy na tym polu. Jeżeli mają sukcesy na polu biznesowym, to przenieść ich doświadczenia na inne pole jest o wiele prościej niż jak ktoś ma 30 lat, całe życie na przykład, no nie wiem, pracował jako portier, jakby nic sam w życiu nie robił innego, tylko i wyłącznie wydawał klucze, to nieważne, czy ma lat 20, czy ma lat 50, to ciężej będzie przejść od razu na deweloperkę. Ja uważam, że deweloperkę powinny osoby, które mają doświadczenie, mogą mieć tych lat 25, to nie ma znaczenia ile wieku, ważne jest ilość doświadczenia życiowego. Jak ktoś pracuje tak jak ja od początku, od końca szkoły i pracuje od razu cisnął do przodu, no to może mieć nawet 25 lat. Jeżeli ktoś w wieku 40 lat się obudził i powiedział, trzeba coś zmienić w swoim życiu, no to nie ma znaczenia, no to wystarczy jakieś tam doświadczenie życiowe, więc ja nie radzę nikomu wchodzić na początku swojej drogi, ale znam absolwenta mojego, który miał 21 lat i po szkoleniu deweloperskim zaczął budować domy. Więc on pokazał mi, że jednak się da. No, ale też bez kapitału? Miał jakąś tam działkę od ojca. Tak. Miał kapitał na działkę, także okay. To tyle było. Danielu, bardzo dziękuję za wywiad z tobą. Powiedz, czego można życzyć takiemu człowiekowi jak tobie? Zdrowia, szczęścia, dobrej pogody i świetnych ludzi, których spotkam i poznam, także chyba tyle. To życzę ci tego i dużo okazji do flipowania. Dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że do zobaczenia.